Dzień dobry Państwu. Otwieram 41. zdalną sesję Rady Miasta Żagań. Zanim przywitam przybyłych na dzisiejszą sesję gości, chciałem w imieniu własnym i Państwa radnych złożyć kondolencje panu Tomaszowi Nowakowi w związku ze śmiercią mamy. Tomku, jesteśmy z Tobą. Informuję radnych, że w sobotę o godzinie 13.30 na cmentarzu komunalnym odbędzie się msza, a po mszy pogrzeb na cmentarzu Moczyńskim. Proszę radnych o udział. Proszę Państwa, witam zaproszonych gości biorących udział w dzisiejszej sesji Rady Miasta Żagań. Witam pana burmistrza Andrzeja Katarzyńca, witam panią sekretarz Annę Staszkowian, witam Anitę Staszkowian, witam radcę prawnego panią Marię Brońską, witam skarbnik miasta panią Teresę Łapczyńską, witam radnych miasta Żagań, witam naczelników wydziałów uczestniczących w dzisiejszej zdalnej sesji. Witam mieszkańców Żagania oglądających nas w przekazie audio wideo. Informuję, że każda sesja Rady Miasta Żagań jest nagrywana, wobec powyższego biorący udział w sesji wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Przypominam Państwu radnym, że podczas sesji należy przestrzegać rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Bardzo proszę Panie i Panów radnych o potwierdzenie kworum. Pan Andrzej Chodań, pan Stanisław Kucak i pan Daniel Marchewka. Ja potwierdzę za chwilę kworum. Panie przewodniczący, miałbym taką serdeczną prośbę o to, abyśmy tutaj w ramach solidarności z narodem ukraińskim i z tym, co bezprecedensowo się dzieje, uczcili minutą ciszy zarówno tych, którzy już w tej chwili polegli, jak i również przez tą minutę ciszy wyrazili nasz głęboki sprzeciw takim milczącym krzykiem przeciw temu, co dzieje się w tej chwili za naszą wschodnią granicą u naszego wschodniego sąsiada. Panie, także to jest panie, moja prośba, panie przewodniczący. Nie widzę żadnego sprzeciwu w tej. Ten sprawdzę kworum i poproszę o. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Minutę ciszy, dobrze? Bardzo proszę, jeszcze pan Andrzej Chodań. Pan Andrzej Chodań nie potwierdził kworum. Panie Andrzej, to proszę się odezwać przynajmniej, że pan jest i potwierdzimy ręcznie u nas. Pan Andrzej Chodań. Proszę Państwa, zamykam kworum. Jeżeli pan Andrzej Chodań się zjawi, to już potwierdził. Dziękuję ślicznie. Panie przewodniczący Tomasz Parciński, bo ja mam tylko taką informację o problemach technicznych. Panie Tomaszu, proszę dać głośniej, bo nie słychać pana. To znaczy ja mam tylko taką informację, że u pana Chodania jest problem z połączeniem, z tego względu on jest jakby widzi sesję, tylko nie może potwierdzić kworum. Ale pan już potwierdził. Już potwierdził, że jest wszystko w porządku. Już. Proszę Państwa, pan radny Daniel Marchewka zgłosił bardzo istotną i ważną sprawę dla, nie tylko może sprawę, ale ważną akcję dotyczącą poparcia dla Ukrainy oraz tych, którzy już polegli w trakcie tych wszystkich wojen. Myślę, że ważnym tutaj takim elementem będzie, jeżeli uczcimy minutą ciszy ten apel skierowany do narodu ukraińskiego. Bardzo proszę na chwilę o wyłączenie i uczczenie tego ciszą.
Dziękuję bardzo. Proszę panie państwa. Przewodniczący, mogę prosić jeszcze o głos? Proszę bardzo, pani Małgorzata Chlorek. Ja już do tej minuty ciszy. Szanowni państwo, dlaczego nic nie ma żadnych informacji na Lubierzagań? Proszę o informacje, proszę wbijać, pójdzie w świat, żeby pomóc też tym ludziom. Zero informacji i z naszego miasta. Wszystkie miasta działają, tylko Żagań siedzi cicho. Dziękuję. Proszę państwa, informacja została przekazana. Pan burmistrz się tą sprawą i rzecznik prasowy zajmie. Proszę państwa, na podstawie potwierdzonego kworum stwierdzam, że na 21 radnych na sali obecnych jest 21 radnych. W związku z powyższym wszelkie uchwały dzisiaj zapadłe będą prawomocne. Stwierdzam, że wszyscy radni zostali poinformowani w sposób właściwy i w terminie przewidzianym w statucie miasta, jak i też w uchwale o samorządzie gminnym. Dokumenty zostały państwu przekazane w formie elektronicznej i zawarte były również w informacjach na e-sesji. Przechodzę zatem do punktu drugiego, to jest porządku obrad. Burmistrz miasta na podstawie paragrafu 18, paragraf 46 ustęp 2 uchwały z dnia 19 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Żagań o statusie miejskim przedłożył wniosek o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wprowadzenie dwóch autopoprawek oraz projektu uchwały. Pierwsza autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok gminy o statusie miejskim. I tutaj proponuję, aby autopoprawka została omówiona i głosowana przy omawianiu projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok gminy Żagań o statusie miejskim. To jest w punkcie 10 podpunkt A. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to będę uważał, że porządek obrad w tym zakresie został zmieniony. Nie widzę i nie słyszę. Stwierdzam, że przyjęli państwo moją propozycję. Druga autopoprawka do projektu uchwały dotyczy projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038. Proponuję, aby autopoprawka została omówiona i głosowana przy omawianiu punktu dotyczącego projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038. To jest w punkcie 10 podpunkt B. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że porządek obrad w tym zakresie został zmieniony i przyjęty. Nie słyszę, nie widzę, stwierdzam, że porządek w tym zakresie został zmieniony. Proszę państwa, w przypadku projektu dotyczącego projektu numer 2 uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok gminy Żagań o statusie miejskim, proponuję, aby został omówiony i głosowany w punkcie 10 podpunkt K. Projekt tej uchwały został państwu zamieszczony na e-sesji, nie był natomiast omawiany na posiedzeniach komisji, a związany jest on z autopoprawką numer 1. Poddam pod głosowanie tą zmianę. Kto z pań, panów radnych jest za tym, aby projekt uchwały numer 2 zmieniającej budżet na 2022 rok gminy Żagań został omówiony i
głosowany w punkcie 10 podpunkt K. Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Andrzej Hodań. Pan Andrzej Hodań. Pan Andrzej Hodań. Zamykam głosowanie. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Jedna osoba nie głosowała, pan Andrzej Hodań. Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji Rady Miasta został w tym zakresie zmieniony. Przechodzę do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z 40. sesji Rady Miasta Żagań z dnia 28 stycznia 2022 roku. Czy ktoś z pań, panów radnych ma uwagi do protokołu? Nie słyszę, nie widzę. Stwierdzam zatem, że protokół z 40. sesji Rady Miasta Żagań w Żaganiu został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego, to jest sprawozdań z działalności między sesjami komisji stałych. Bardzo proszę pana przewodniczącego gospodarki miejskiej o przedłożenie sprawozdania. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej w dniu 21 lutego 2022 roku. Obrady komisji odbyły się w formie zdalnej o godzinie 16 za pośrednictwem oprogramowania e-sesja, w którym uczestniczył burmistrz miasta Żagania wraz z podległymi mu pracownikami, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz prezes żagańskich wodociągów i kanalizacji. Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji, zapoznając radnych z planowanym porządkiem obrad. Na wstępie głos zabrał burmistrz miasta, informując o stratach wyrządzonych przez niedawne wichury, podkreślając szczególnie szkody na cmentarzu komunalnym, planowanej wycince drzew. Poinformował komisję o tym, że cmentarz jest ubezpieczony przez miasto. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia radny Stanisław Kucak poprosił burmistrza o informację o ubezpieczeniu cmentarza w dostępny sposób dla mieszkańców. Następnie prezes Joanna Kaczmarska streściła swoją informację dotyczącą komunikacji na terenie miasta. Ireneusz Szaniawski prosił o przyjrzenie się kursom porannym w kierunku Żaru w kontekście możliwości uruchomienia go z ulicy Kożuchowskiej, a także kursów po 5 bądź 6 godzinie lekcyjnej ze szkoły podstawowej nr 5 w kierunku ulicy Śląskiej. Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na połączenia autobusowe dotyczące szkół. W sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych głos zabrał prezes Typiak Maszląg, przedstawiając głównie założenia inwestycyjne na najbliższe lata na terenie miasta. Główną inwestycją realizowaną w tym roku ma być budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków oraz remont magistrali wodociągowej na moście nad rzeką Bóg. Agnieszka Fedorowicz, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego, omówiła zmiany w uchwałach dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Wspomniała również o toczących się dalej rozmowach z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczących modernizacji mostu na rzece Bób i oświetlenia na nim się znajdującego. Do omawianego planu przestrzennego odniósł się też prezes Typiak Maszląg, udzielając informacji o stanie technicznym urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych. W ostatnim etapie skarbnik miasta mówiła zmiany w projekcie uchwały budżetowej, wieloletniej prognozie oraz uchwale dotyczącej dotacji dla ZGM-u. Nie było dyskusji w tym zakresie. Radny Piotr Loś poprosił o niewydawanie opinii komisji w sprawie uchwały dotyczącej ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów w związku ze zgłoszeniem do organu nadzoru.
który winien udzielić informacji dotyczącej możliwości ustalania stawek czynszu przez burmistrza, a nie radę. W związku z wyjaśnieniami pani sekretarz, komisja postanowiła przyjąć uchwałę do wiadomości. Radny Grzegorz Kuźniak wniósł poprawkę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie diet, polegającą na zmianie zapisu sposobu potwierdzania obecności. Wniosek został przez komisję przyjęty, a przewodniczący rady zapowiedział, że zostanie on uwzględniony w stosownej uchwale. Radny Tomasz Parciński zapytał się o to, czy po zeszłorocznych wichurach zostały wykonane naprawy poszycia dachowego szkoły nr 1. Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że wówczas wszelkie prace zostały wykonane, a w kolejce czeka remont dobudówki do sali gimnastycznej. Dopytywał również o sposób kwalifikacji pomysłów do naboru do Polskiego Ładu. Radny Grzegorz Kuźniak dopytał się o ostatni nabór z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych w kontekście zgłoszenia ulicy Klonowej. Radny Piotr Łoś prosił o informację na temat utrzymania czystości na terenie miasta. Radny Jakub Witek pytał o przyszłość terenów zlokalizowanych między ulicą Bracką a Długą. Radny Ireneusz Szaniawski apelował o znalezienie środków na montaż dodatkowych kamer monitoringu po ostatnich aktach wandalizmu na terenie miasta. Pani Agnieszka Fedorowicz przekazała, że są czynione kroki, aby zrealizować większą inwestycję w tym zakresie ze środków z tak zwanego Polskiego Ładu. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie wszystkie uchwały przewidziane na najbliższą sesję, za wyjątkiem uchwały w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawy gruntów, która została przyjęta do wiadomości. Posiedzenie komisji zakończono o godzinie 18:10. Protokołował radny Grzegorz Kuźniak. Za komisję odczytał i podpisał przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej Wiesław Bochenek. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Nie ma, nie słyszę. Przechodzimy do drugiej komisji, to jest Komisji Oświaty i Kultury. Pan przewodniczący Krzysztof Sieńko, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Protokół z 41. posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury z dnia 22 lutego 2022 roku, która odbyła się w formie zdalnej. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przewodniczący Rady Miasta pan Adam Matwiejów, sekretarz miasta pani Anita Staszkowian, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury pan Mariusz Krugły. Radni z komisji Krzysztof Sienko, Małgorzata Klorek, Danuta Kozłowska, Kinga Drewicz, Tomasz Nowak, Piotr Węglik i Daniel Marchewka. Przewodniczący komisji pan Krzysztof Sienko przywitał wszystkich, przedstawił plan posiedzenia komisji. Punkt pierwszy, podsumowanie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Punkt drugi, opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta Żagań. Punkt trzeci, sprawy bieżące, wolne wnioski. Odnośnie punktu pierwszego, komisja przyjęła sprawozdanie bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z podsumowania zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży załączone jest na e-sesji. Punkt drugi, opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta. 10a, 6 za, 1 radny się wstrzymał. 10b, 6 za, 1 głos wstrzymujący. 10c, jednogłośnie za. 10d, jednogłośnie za. 10e, 6 za, 1 głos wstrzymujący. 10f, 7 za, czyli jednogłośnie. 10g, jednogłośnie za. 10h, jednogłośnie za. 10i, po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez radnego Kuźniara, jednogłośnie za. 10J, jednogłośnie za. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Przewodniczący Rady Miasta Adam Matwiejów poprosił o połączenie się z e-sesją z 15-minutowym wyprzedzeniem. Przewodniczący Krzysztof Sienko podziękował za sprawne przeprowadzenie komisji członkom. Protokół sporządziła wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty pani Małgorzata Klorek. W imieniu komisji podpisał przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Krzysztof Sienko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Nie ma, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do następnej komisji. To jest Komisji Budżetu i Finansów. Bardzo proszę, pan przewodniczący Henryk Sienkiewicz.
Odczytam protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 lutego 2022. Zaproszenie goście. Burmistrz miasta Żagań, pani Teresa Ławczyńska, skarbnik miasta Żagań, przewodniczący Rady Miasta Adam Matwijów, naczelnicy WGN i WIS oraz kierownik OPS Piotr Puchalski. Porządek obrad. Informacja z realizacji zadań OPS w Żaganiu. Punkt drugi. Opiniowanie projektu uchwał na sesję. Sprawy bieżące i wnioski. Na wstępie posiedzenia głos zabrał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sienkiewicz, witając wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał kierownik OPS-u Piotr Puchalski, który streścił sprawozdanie OPS za rok 2021 znajdujący się na e-sesji. Pan Ireneusz Szaniawski zapytał kierownika OPS o pomoc seniorom. Kierownik OPS odpowiedział, że seniorzy mogą się zgłaszać przez system CAS, ale stwierdził, że nikt przez ten system się nie zarejestrował. Powiedział także, że OPS na bieżąco pomaga seniorom. Kolejno pani skarbnik omówiła zmiany w uchwale budżetowej, które związane są z pozyskaniem funduszy europejskich programem PPGR, a także z funduszami związanymi z programem Cyfrowa Szkoła. Omówiła także zmiany w WPF, które to są powiązane ze zmianami, które zaszły w uchwale budżetowej. Pani skarbnik poinformowała także o autopoprawce związanej ze zmianą przychodów i rozchodów w uchwale budżetowej. Poinformowała także o tym, że należy zwiększyć plan wydatków dotyczących budowy przedszkola, co związane jest z koniecznością wymiany gruntu. Następnie komisja przeszła do opiniowania uchwał. I tak, w punkcie A, B, C, D, F, G, H, I, i J. Opinie były jednogłośnie pozytywne za. W punkcie E pan Piotr Łoś zabrał głos i poprosił, aby ta uchwała została przyjęta do wiadomości przez komisję. Komisja przyjęła uchwałę do wiadomości zgodnie z wnioskiem. W następnym punkcie były wolne wnioski i informacje. Radny Ireneusz Szaniawski zapytał pana burmistrza o połączenia autobusowe z Żagania do Zielonej Góry, szczególnie w dni świąteczne. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że sprawa jest w toku, ale jeszcze nie jest rozwiązana i prowadzone są rozmowy. Pan Piotr Łoś zapytał pana burmistrza, dlaczego doszło do tak dużej podwyżki odnośnie opłat za dzierżawę garaży. Burmistrz odpowiedział, że stawki nie były zmieniane od 20 lat, w związku z tym doszło do takich podwyżek. W komisji uczestniczyli radni Henryk Sienkiewicz, Tomasz Maciejak, Ireneusz Szaniawski, Stanisław Kucap i Piotr Łoś. Obrady zakończyły się o godzinie 16:51. Protokołował pan Tomasz Maciejak. Protokół podpisał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Henryk Sienkiewicz. Ja dziękuję za wysłuchanie. Czy są jakieś ewentualne pytania? Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Jak pan przewodniczący zapytał się, czy ktoś z państwa ma pytania do pana przewodniczącego? Nie ma, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do następnej komisji, to jest Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Pan przewodniczący Stanisław Kucap. Bardzo proszę o sprawozdanie. Może być. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Miejskiej Rady Miasta Żagań
odbyło się spotkanie w dniu 24, godzina 16, w formie zdalnej. Gośćmi na komisji był przewodniczący MKRPA oraz kierownik OPS, przewodniczący Rady Miasta i komendant Straży Miasta. Tematem spotkania było omówienie stanu dróg, chodników oraz nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta Żagań. Omówienie sprawozdania OPS oraz MKRPA komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Radny Tomasz Maciejak zadał pytanie do komendanta Straży Miejskiej o nielegalne wysypisko śmieci na ulicy Śląskiej, to jest wjazd do nowo otwartego budynku. Piotr Węglik zwrócił się z prośbą do komendanta o posprzątanie skweru przy ulicy Sportowej. Opiniowanie uchwał na dzisiejszą sesję. Autopoprawki zostały zaopiniowane pozytywnie. Wszystkie uchwały na dzisiejszą sesję były zaopiniowane pozytywnie. 6 za. Radny Jakub Witek zadał pytanie w sprawie malowania pasów drogowych. Komisja zakończyła pracę o godzinie 16:45. Obecność na komisji 100% 6 radnych. Podpisano protokół Agnieszka Muszyńska-Ziętek oraz przewodniczący Stanisław Kucar. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są pytania do pana przewodniczącego? Nie ma, nie słyszę. W związku z powyższym, że nie było pytań, stwierdzam, że sprawozdania z działalności komisji między sesjami zostały przyjęte. Proszę państwa, przechodzimy do punktu następnego. To jest informacje z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Problem ten został poruszony na komisjach i uzyskał akceptację wszystkich komisji. Został przyjęty. Czy ktoś z pań, panów radnych ma jeszcze pytania do pana kierownika? Nie ma, nie słyszę. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało przyjęte. Przechodzę do punktu 6, to jest informacji o realizacji w 2021 roku stypendiów o charakterze socjalnym. Informacja ta została omówiona i przyjęta bezpośrednio na Komisji Oświaty i Kultury oraz omawiana była na pozostałych komisjach. Zamieszczona była również na sesji. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania? Nie ma, nie słyszę. Stwierdzam, że informacja o stypendiach socjalnych została przyjęta. Przechodzę do punktu 7, to jest sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu. Jak państwo słyszeli z ostatniej informacji pana przewodniczącego Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa, informacja ta została omówiona i przyjęta przez merytoryczną komisję. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania do tego sprawozdania? Nie ma, nie słyszę. Stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 8. To jest informacji przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalności podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja umieszczona była na e-sesji do państwa informacji. Czy są pytania do tej informacji? Nie ma, nie słyszę. Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8. To jest, przepraszam, 9. To jest informacja burmistrza miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań. Informacja zamieszczona została na e-sesji. Czy ktoś z pań, panów radnych ma pytania do tej informacji? Kuźniar, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan Grzegorz Kuźniar.
Dziękuję. Mam pytanie, mianowicie w sprawozdaniu pana burmistrza mamy dwie informacje o spotkaniu w starostwie powiatowym związanym z przebudową ulicy Żarskiej, a konkretnie możliwości występowania utrudnień dla mieszkańców i kierowców. Chciałbym się zapytać, no pewnie pan burmistrz jest poinformowany, jak duże to będą utrudnienia i czy będą w związku z tym objazdy, czy tam jakieś ruch wahadłowy, jak długo to wszystko będzie trwało. A następne pytanie dotyczy spotkania z dyrektorem, przepraszam, rzepeku w sprawie jarmarku Michała. Jakieś szczegóły też na ten temat, w jakim zakresie to jest planowane? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza o udzielenie odpowiedzi. Witam serdecznie państwa radnych. Pytanie pierwsze dotyczące utrudnień. Inwestycja, jaką jest przebudowa ulicy Żelaznej i w ciągu dalszym aż do granic naszego powiatu i województwa. Rozmawialiśmy z panem starostą o utrudnieniach, o możliwych utrudnieniach i sposobie rozwiązania tych utrudnień w tym okresie czasu. Już pod koniec marca mają rozpocząć się prace no, stricte już budowlane, związane z przebudową tego pierwszego odcinka drogi. Utrudnienia będą polegały na przede wszystkim no, blokowaniu części jezdni, dlatego też i część ulic Żagańskich, między innymi ulica Leśna, będzie wykorzystana w tym czasie do przerzucenia ruchu pojazdów, może nie wszystkich, ale części na pewno tak. Utrudnienia będą dotyczyły no, całej części, jeżeli chodzi o budowę, o przebudowę ulicy Żelaznej od początku aż do końca i najważniejszą dla nas rzeczą będzie fakt, że będziemy informowani przez starostę, czyli na dzień dzisiejszy no, inwestora o poszczególnych odcinkach przebudowy. W ten sposób będziemy mogli w jakiś sposób no, zorganizować może objazdy, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji. A tak informacyjnie dodatkowo no, buduje się drogi, przebudowuje się drogi i na pewno utrudnienia będą polegały na dłuższym czasie postoju w miejscach wyznaczonych, w momentach, kiedy będą przejeżdżały czy też koparki, czy też samochody wypełnione kruszywem lub też samochody zbierające i odbierające części, czy też elementy wchodzące w skład podbudowy tej ulicy. Inwestycja, cieszymy się w końcu, że ruszyła. To inwestycja 60-paru milionowa. Było wiele kłopotów związanych z ustaleniami. Wszystko już jest dograne. Starosta po prostu poinformował mnie o fakcie rozpoczęcia prac. My to przyjmujemy i uznajemy, że przetrwamy, ponieważ wiele innych dróg było przebudowanych i ulic i daliśmy sobie radę, także myślę, że i w tym zakresie tutaj nie będzie zbyt dużo, że będzie dużo wyrozumiałości, a wykonawcy postarają się, żeby ta ulica Żelazna była ulicą drożną. W przypadku pytania drugiego odnośnie Żagańskiego Pałacu Kultury i zbliżającego się jarmarku świętego Michała, w tym roku też to święto będzie połączone razem ze świętem 11 Lubuskiej Dywizji, jak co roku od lat. Szykowanych jest bardzo wiele ciekawych atrakcji, między innymi występy gwiazd, o których w tej chwili nie powiem, gdyż prowadzone są z nimi rozmowy, są prowadzone ustalenia dotyczące zapisu umów, ponieważ to są bardzo ważne elementy związane z faktem istnienia jeszcze, czy też funkcjonowania tego okresu pandemicznego i musimy być zabezpieczeni na wszelkie
możliwe sposoby, żeby nie ponosić zbędnych kosztów. Pałac przygotowuje się, już w tej chwili rozpoczęły się te przygotowania wspólne też z Czarną Dywizją, Klubem Czarnej Dywizji 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej. Zapewniam, że atrakcji będzie co niemiara i już mogę poinformować młodzież, że w tym roku dyskoteka, która będzie, dyskoteka w piątkowy wieczór odbędzie się pod szczególnym nadzorem oczywiście, ale będzie to, to był zarzut, może jeden z nielicznych, jeżeli chodzi o ubiegłoroczny jarmark Świętego Michała. Zrobiliśmy to na prośbę i przy współpracy z różnymi jednostkami mającymi na celu utrzymanie porządku. W tym roku już rozmawiamy na temat zabezpieczenia tej imprezy i myślę, że młodzież będzie zadowolona, bo też szykujemy dla młodzieży duże niespodzianki w ten piątkowy wieczór, a dla osób starszych, mieszkańców zarówno Żagania, jak i okolicznych miejscowości, jak i gości, którzy przybywają z różnych stron miasta, z różnych stron kraju i z różnych stron świata nawet, atrakcje i artyści, którzy będą uczestniczyli w tym jarmarku, będą no, naprawdę wysokiej klasy, ale o tym już jeszcze w tej chwili nie mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ewentualnie są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Proszę państwa, w związku z powyższym, bardzo proszę o ten, bo panie burmistrzu, pan ma nagłośniony i sprzężenie. Proszę państwa, wyczerpaliśmy punkt 8 dotyczący informacji, 9 dotyczący informacji pana burmistrza. Przechodzę zatem do punktu 10. To jest projektów uchwał. W pierwszym podpunkcie A mamy zmieniającą uchwałę budżetową na 2020 rok gminy Żagań o statusie miejskim i do tej uchwały mamy autopoprawkę. Bardzo bym prosił panią skarbnik o omówienie autopoprawki. Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, o której wspomniał przed chwilą pan przewodniczący Rady Miasta, polega na dokonaniu zmian w paragrafie czwartym. W paragrafie czwartym projektu uchwały wymienione są kwoty dochodów w łącznej kwocie w podziale na bieżące i majątkowe i wydatków w takim samym podziale. Państwo te kwoty otrzymali w formie pisemnej, bo w autopoprawce one są podane. Konieczność dokonania zmian strony dochodowej i wydatkowej budżetu wynika ze zmian dokonanych zarządzeniami przez pana burmistrza. Zmiany te polegały na dostosowaniu do ustawy budżetowej kwot dotacji zarówno na zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. To są te dotacje, które przekazuje nam pan wojewoda. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś zapytania, to bardzo proszę. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa ma pytanie? Nie ma, nie słyszę. Proszę państwa, poddam autopoprawkę pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Krzysztof Sieńko. Pan Tomasz Maciejak. Ja jestem za, nie wyświetliło mi się głosowanie. Dobrze. Pan Krzysztof Sieńko, odnotowaliśmy. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Jeden głos został oddany słownie. Pan
Tomasz Maciejak. Za głosowało 20 radnych, wstrzymujących głos 1. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do głosowania całej uchwały. Uchwała uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji wraz z autopoprawką. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Kinga Drewicz, pan Witek Jakub. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą wraz z autopoprawką głosowało 21 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 10b. To jest projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038. Do tego projektu uchwały została również zgłoszona autopoprawka. Bardzo proszę panią skarbnik o omówienie autopoprawki. W związku ze zmianami w zakresie dotacji na zadania własne i zadania zlecone wprowadzonymi zarządzeniami pana burmistrza była wprowadzona autopoprawka do uchwały, którą państwo przed chwilą podjęli. To skutkuje również koniecznością dokonania zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy. W załączniku numer 1 do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2038. Te zmiany zostały do załącznika wprowadzone. W związku z tym, że występowały one w wielu pozycjach, nie opisywano tych zmian, tylko na nowo został sporządzony załącznik numer 1 i załącznik numer 3, który zawiera objaśnienia zmian dokonywanych w wieloletniej prognozie finansowej. Także to, co wynikało z autopoprawek, jest wprowadzone do tych dokumentów, które wymieniłam przed chwilą, żeby łatwiej było państwu korzystać z tego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Czy tam się wyłączyć? Nie, dobrze. Dziękuję bardzo. Nie słyszę, nie widzę pytań. Proszę państwa, poddam pod głosowanie autopoprawkę. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej autopoprawki? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za autopoprawką głosowało 20 radnych. Jeden głos jest głosem wstrzymującym się. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta większością głosów. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Żagań o statusie miejskim wraz z autopoprawką. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały z autopoprawką, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Zagłosowało 20 radnych, głosów przeciwnych nie było. Jeden głos jest głosem wstrzymującym się. Stwierdzam, że uchwała wraz z autopoprawką została przyjęta. Proszę państwa, przechodzimy do następnego projektu uchwały w punkcie 10c. To jest w sprawie przyjęcia od województwa lubuskiego przez miasto Żagań do realizacji części zadania publicznego. Projekt uchwały omawiany był na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji. Czy ktoś z panów radnych ma ewentualnie pytania? Nie ma, nie widzę, stwierdzam, przystępuję do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny?
kto się wstrzymał? Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Przepraszam, pan Henryk Sienkiewicz jeszcze. Dziękuję. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych nie było. Dwa głosy są głosami wstrzymującymi się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego projektu uchwały w punkcie 10d. To jest projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącej własność gminy Żagań o statusie miejskim. Uchwała uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji. Czy ktoś z panów radnych ma pytania? Nie ma, nie słyszę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Grzegorz Kuźniar. Dziękuję. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych nie było, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. To jest w punkcie 10e w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Żagań o statusie miejskim oraz opłat za eksponowanie reklam na gruntach i budynkach stanowiących własność gminy o statusie miejskim. Uchwała uzyskała pozytywną opinię dwóch komisji i dwie komisje przyjęły tą uchwałę do wiadomości. Czy ktoś z panów radnych ma pytania? Tak, panie przewodniczący, Marchewka. Bardzo proszę, pan Daniel Marchewka. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, miałbym serdeczną prośbę do pana burmistrza, aby rozwinął kwestię stawek, które mają się zmienić i dokonał porównania tych stawek, jak również głębiej uzasadnił potrzebę zmiany uchwały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan burmistrz albo pani sekretarz. Przepraszam bardzo, pan Ciszewski udzieli odpowiedzi, dobrze? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa... Głośniej, bo nie słychać na wizji. Proszę Państwa, uchwała miała zostać ściągnięta, ponieważ organ nadzoru wojewody uznał, że nie do kompetencji Rady Miasta nie należy ustalanie stawek czynszu. I w związku z tym nie może ona stawek czynszu i zasad ustalania stawek czynszu, w związku z tym nie może on powierzyć również kompetencji burmistrzowi w tym względzie, ponieważ te kompetencje wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z opinią organu nadzoru wojewody. Dlatego też przedstawiamy ten projekt uchwały do ściągnięcia, jako że nie powinien obowiązywać zgodnie z opinią wojewody, czy z nadzorem wojewody. Jeśli chodzi o same stawki czynszu, może przypomnę historycznie, że należałoby do tej pory obowiązywały trzy główne uchwały regulujące kwestie stawek czynszu i najmu dzierżawy gruntów i ekspozycji reklam. Były to uchwała w sprawie, ja będę mówił skrótowo, gdyż one mają bardzo rozbudowane nazwy. Uchwała w sprawie stawek czynszu rolniczego wykorzystania i do tej pory obowiązywały stawki określone w 2001 roku. Czyli mamy 21 lat niezmienione stawki. Kolejną uchwałą, która przestaje obowiązywać i ustalane są nowe stawki, to za ekspozycję reklam na budynkach i gruntach stanowiących własność gminy. I uchwała ta obowiązuje od 2000 roku, czyli mamy 22 lata obowiązywania stawek na niezmienionym poziomie. A trzecią uchwałą jest uchwała w sprawie dzierżawy gruntów nierolniczego wykorzystania.
gdzie w tej uchwale określony był dosyć szeroki spektrum wykorzystania gruntów, czyli pod garażami, pod innymi budynkami gospodarczymi, pod działalność usługową jako dojścia do obiektu na zaplecza budowy, dzierżawa gruntów na poprawienie warunków funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, jak i dzierżawy gruntów jako ogródki przydomowe. I tutaj najwięcej kontrowersji budzi nowa stawka za dzierżawę gruntów pod garażami, zwłaszcza w kompleksach usytuowanymi. I ta stawka, czy też sposób obliczenia stawki za dzierżawę gruntów pod garażami położonymi w kompleksach, sięga 1997 roku, czyli wtedy zostały określone zasady na poziomie mówiące, że dzierżawa wynosi 7% wartości gruntu, na którym posadowiony jest garaż, tak? Za 1 metr kwadratowy. Budziło to, i ta stawka była określona, powiedzmy, w zależności, kiedy była uchwała podejmowana, no, przeszło 20 lat temu i sięgała, w zależności od kompleksu, 200 zł na Szlachetnej z groszem, 70 zł na ulicy Krętej rocznie, przypominam. I to już jest wartość brutto. Na pozostałe garaże, które były wolno stojące i były nowo budowane, stawka była określona w 2003 roku, czyli też już z sądziwym rodowodem. I ona wynosiła złotówkę za każdy metr kwadratowy pod garażem lub innym obiektem typu komórka, pomieszczenie gospodarcze. Chcieliśmy ujednolicić zasady dzierżawy gruntów zarówno w kompleksach, jak i wolno stojących garaży. Dlatego też po 20 przeszło latach, w niektórym przypadku 25, zaproponowano i podjęto zarządzenie burmistrza określające stawkę za dzierżawę gruntu pod garażami, bez względu na to, czy są wolno stojące, czy w kompleksie, złoty 50 za każdy metr kwadratowy pod zabudowę. No, skutkowało to tym, że z 70 zł, które płacono na ulicy Krętej, ludzie, czy tak powiem, dzierżawcy mieli obowiązek teraz już uiszczenia opłaty przeszło 400 do 500 zł, w zależności od garaży wielkości. No, budzi to pewne kontrowersje, ale jest to urealnienie niejako stawek dzierżawy funkcjonujących na wolnym rynku. Przypomnę tylko, czy też wskażę, że wynajęcie garażu w mieście Żagań jest związane z wydatkiem od 200 do 400 zł miesięcznie, nie rocznie. Dlatego też ta propozycja dzierżawy i te nowe stawki urealniają nieco dzierżawę gruntów na terenie miasta zawartych z miastem Żagań. Skupiłem się głównie na tym najbardziej istotnym, czy najbardziej budzącym kontrowersję wątku, czyli dzierżawie gruntów pod garażami. W pozostałych kwestiach dzierżawy pod reklamy, pod działalność handlową, usługową, pod rolnicze wykorzystanie, no nie wybudziły one tak dużych kontrowersji, dlatego na nich nie skupiłem swojej wypowiedzi. Także dziękuję. Proszę włączyć głośnik. Jeszcze pan. Jeśli można. Pan, jeszcze pan burmistrz prosi o głos, proszę. Drodzy państwo, fakt urealnienia nie zawsze jest zgodny z oczekiwaniami mieszkańców i podjąłem decyzję o weryfikacji tych stawek ponownie. Odbędzie się to w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Jeśli można, panie burmistrzu. Proszę bardzo, o głos prosi pan Piotr Łoś. Bardzo proszę, panie Piotrze. Dziękuję, panie przewodniczący. Proponuję o przyjęcie powyższej uchwały, także i zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, padł wniosek o zamknięcie dyskusji nad ten... Ja przepraszam, panie przewodniczący, ale ja mogę chyba ad vocem, ponieważ... Oczywiście, ale panie Danielu, proszę mi pozwolić skończyć moją wypowiedź. Dobrze.
W związku z tym, że padł wniosek o zamknięcie dyskusji, dopuszczę jeden głos za i jeden głos przeciw. Pan Daniel Marchewka zgłosił się pierwszy, proszę bardzo. Uważam, że to jest głos za. Czy głos przeciw? Dobrze, dwa głosy. Proszę bardzo, panie Danielu. Ja nie rozumiem intencji pana przewodniczącego w tej chwili. No bo nie będę, bo padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Dobrze, czyli będziemy mogli ten wniosek przedyskutować po kilku słowach, które powiem. Proszę bardzo. Dlatego udzielam jeden głos za wnioskiem i jeden głos przeciw wnioskowi pana Łosia. Rozumiem. Tak wynika ze statutu miasta Żagań. Ja statut na miarę swoich możliwości znam. Rozumiem, jaka jest procedura. Natomiast jeżeli mógłbym, to chciałbym z ubolewaniem wyrazić, że mamy tutaj, to też wspomniał pan naczelnik, do czynienia z urealnieniem stawek. No cóż, cóż można powiedzieć, realna zmiana no niestety doprowadziła do takiej sytuacji, w której mamy do czynienia z... Tutaj chyba nawet pan burmistrz dał do zrozumienia, iż będzie się z tego wycofywał. Mam nadzieję, że to rzeczywiście zrobi. No to była wymęska decyzja, wycofanie się z tego. Natomiast ja bym przestrzegał przed pewnym nurtem prowadzenia kwestii związanych z urealnianiami i to w tym trudnym czasie, jaki dotyka nas z każdej strony. Ze względu na to, szanowny panie przewodniczący, koleżanki, koledzy radni, jak i pozostali państwo, na to, że wytłumaczeniem zmiany czegoś, ponieważ to było zmieniane czy ustanawiane 20 lat temu, czy ponad 20 lat temu, jest żadnym argumentem w tej chwili. Oczywiście jest to urzędniczy dobry argument, natomiast życiowo i funkcjonalnie to jest argument mocno chybiony, bo teraz pytanie jest, jak powinniśmy te kwestie tak naprawdę urealnić, żeby one były znośne dla tych, których te zmiany dotyczą. I zasadnicza rzecz, jeżeli chodzi o ten komponent, polega na tym, aby doprowadzić do sytuacji, w której jeżeli tam padła kwota 70 zł i 400 zł, no to mamy ile? 400, 500, ponad 500% podwyżki. Więc uważajmy na takie sytuacje, ze względu na to, że w kasie miasta może przybędzie pieniędzy, ale tak naprawdę w portfelach mieszkańców tych pieniędzy będzie, a w moim przekonaniu delikatnie powinno się wstrzymywać od tego, aby wskazywać, jakie stawki są na komercyjnym czy na rynku, który dotyczy komercyjnego użyczania czy dzierżawy bądź wynajmu tych garaży, ze względu na to, że to są czyjeś sprawy. Ludzie, to są czyjeś osobiste sprawy, natomiast my mamy normować sprawy związane z funkcjami ogólnymi i róbmy to rozważnie, żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której one będą tak drastyczne i tak nieakceptowalne. Bo to się odbija na wszystkich, nas jako radnych również i w związku z tym później są różnego rodzaju reperkusje, jeżeli chodzi o oceny mieszkańców. Także panie przewodniczący, dziękuję za wysłuchanie i udzielenie mi głosu. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dopuszczam jeszcze jeden głos. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać głos? Tak, Dariusz Jadach. Proszę bardzo, pan Dariusz Jadach. Ja mam pytanie do pana naczelnika. To w końcu ile miesięcznie będzie wynosiła kwota, opłata miesięczna? Ile będzie wynosiła miesięczna opłata garażu? Proszę bardzo, pan burmistrz odpowie na to pytanie. Panie burmistrzu, proszę włączyć mikrofon. Przepraszam bardzo. Miesięczna 12 razy 12, bo mówimy cały czas też o rocznej opłacie. Dziękuję. Panie Marchewka, ja panu pytanie zadawałem, tylko burmistrzowi, albo panu... Jeżeli mogę... Ale panie radny, ja bardzo proszę o chwileczkę cierpliwości. Jeżeli mogę odpowiedzieć... Pan burmistrz odpowie na to pytanie. Pytanie było wprost i wprost... Panie Adamie, mikrofon. Możemy też przerzucić, ile to będzie płacił dzierżawca za 10 lat, nie?
Miesięcznie to jest kwota rzędu 30-40 tysięcy w zależności od powierzchni złotych, przepraszam, w zależności od powierzchni garażu i gruntu, jaki jest zieplawiony pod tym garażem. Tyle wynosi po podwyżce, po urealnieniu, taka jest kwota za dzierżawę. Przy czym poinformowałem i uważam, że tylko nie myli się ten, kto nie pracuje, a wytykać palcem można zawsze. Biorę pod uwagę bardzo poważnie ponowną weryfikację stawek czynszów pod dzierżawy pod garażami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję w tej... Zamykam dyskusję w tym temacie. Poddaję wniosek pana radnego Łosia pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za zamknięciem dyskusji głosowało 15 radnych, 5 radnych było przeciw, 1 głos był wstrzymujący się. Zamykam dyskusję w tym sprawie, poddaję pod głosowanie uchwałę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 14 radnych, 4 głosy przeciwne, 3 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy, proszę państwa, do następnego. Pani Beato. Przechodzimy do następnego punktu uchwał. To jest punktu 10F w sprawie zmiany uchwały numer 39 łamane przez 229 łamane przez 2021 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Miejskiej w Żaganiu na rok 2022. Uchwała uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji i omawiana była przez panią skarbnik na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Gospodarki Budżetu i Finansów. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję zatem pod głosowanie. Panie przewodniczący, przepraszam, chciałbym się odnieść. Proszę bardzo, pan Daniel Marchewka. Panie przewodniczący, na gorąco, ponieważ jest taka sytuacja, w której ja wcześniej nie znalazłem się w takiej sytuacji. Ja już mówię, w czym rzecz, bo przed chwilą głosowaliśmy uchwałę odnośnie kwestii związanych z dzierżawą gruntów i podczas procedowania i głosowania późniejszego tej uchwały w dyskusji, która wystąpiła, byłem przeciwny, żeby tę dyskusję przerywać. Sam jej twórca, czyli pan burmistrz, zapowiedział, że ta uchwała będzie zmieniana, że spotkało się z oporem, że nie myli się ten, kto nic nie robi i tak dalej. Było to pewnego rodzaju przyznanie się do błędu. I teraz jak ja mam to rozumieć? To mam pytanie do pana burmistrza. Jak mam rozumieć tę sytuację? No, uchwała weszła w życie, ludzie będą musieli na jej mocy zapłacić więcej. A kiedy ona będzie zmieniana, to trzeba było jako wnioskodawca ściągnąć ją z porządku obrad, jeżeli teraz ma powstać taki kołowrotek prawny, oczywiście kołowrotek prawny, w którym mieszkańcy realnie zapłacą więcej. Panie radny, przerwę panu. Dla mnie akurat, jeżeli chodzi o procedowanie prawa miejscowego. Panie radny, przerwę panią na chwileczkę pana obawy. Bardzo proszę pani mecenas, pani może podejdzie do mnie tutaj i wyjaśni panu radnemu Marchewce, żeby nie było po prostu jakichś niejasności co do tej uchwały. Proszę bardzo.
Dzień dobry, witam Państwa. Chciałabym zwrócić uwagę, że przedmiotem poprzedniej głosowania poprzedniej uchwały było uchylenie dwóch uchwał Rady Miasta. Czyli te uchwały nie będą obowiązywały. Kompetencja w zakresie ustalania czynszu należy do burmistrza miasta na mocy artykułu 30 ust. 2 punkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. I burmistrz teraz w drodze zarządzenia będzie ustalał stawki czynszu dzierżawnego na wszystkie grunty w mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani mecenas. Bardzo dziękuję, pani Mario. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie i proszę pana burmistrza, żeby zrobił co trzeba, bo chyba już wie, co ma zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Panie Danielu, przechodzimy do następnego punktu, ja wiem, to znaczy w sprawie zmiany uchwały numer, tak jak państwu powiedziałem, 39 łamane przez 229 łamane przez 2021 i tutaj pozytywna opinia była wszystkich komisji. Treść państwu tej uchwały przedłożyłem przed chwilą. Czy są pytania? Nie ma. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Kucap Stanisław. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, za projektem uchwały głosowało 21 radnych. Stwierdzam zatem, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. To jest projektu G, 10G, to jest projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Bolesławiecka w Żaganie. Projekt uchwały opiniowany był na wszystkich komisjach i uzyskał pozytywną opinię. Szczegółowo omawiany był przez panią naczelnik na Komisji Gospodarki Miejskiej. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję zatem pod głosowanie projekt powyższej uchwały. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Ziętek-Muszyńska. Dziękuję. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego projektu uchwały umieszczonego w punkcie 10H. To jest projektu w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Kolonii Laski w Żaganie. Projekt, jak Państwo wiedzą, szczegółowo był omawiany na Komisji Gospodarki Miejskiej przez panią naczelnik. Uzyskał również akceptację pozostałych komisji. Czy są pytania do tego projektu? Nie ma, nie słyszę. Przystępuję zatem do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Daniel Marchewka. Dziękuję. Pan Emiliańczuk Krzysztof. Dziękuję. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za projektem uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego, 10i. To jest projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miasta Żagań. Proszę Państwa, poddam pod głosowanie projekt uchwały, który został Państwu przedłożony na sesji w formie zmienionej i takiej formie był opiniowany na poszczególnych komisjach. Forma tej zmiany została z radnymi ustalona podczas komisji. Czy są pytania? Nie ma. Poddaję zatem pod głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Krzysztof Emiliańczuk. Dziękuję.
Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, za głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10J. To jest projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żaganiu na terenie gminy Żagań o statusie miejskim na lata 2022-2024. Szczegóły tej uchwały omawiał pan prezes na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej. Uchwała uzyskała akceptację tej komisji, jak i też komisji pozostałych. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Nie ma, nie słyszę. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Tomasz Nowak. Dziękuję. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 21 radnych głosowało za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, do projektu, do porządku dzisiejszej sesji został jeszcze wprowadzony punkt K. To jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2022 rok gminy Żagań o statusie miejskim, projekt 2. Bardzo proszę panią skarbnik o omówienie tego projektu. Otrzymali państwo w dniu dzisiejszym projekt numer 2 uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Żagań o statusie miejskim na rok bieżący. Zmiana dotyczy wprowadzenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych, jakie mają miejsce na zadaniu pod nazwą budowa i wyposażenie budynku przedszkola w Żaganiu. Tak jak państwo wiedzą, zawarta została już umowa z wykonawcą. Wykonawca działa na placu budowy. Poprzednie przedszkole, czyli barak, tak naprawdę został wyburzony. Okazało się, że należy wymienić podłoże na tym terenie, który ma być zainwestowany. Będzie się to wiązało z jego wymianą. Tak jak to wycenił wykonawca, tak państwo mają zresztą w objaśnieniach, to jest kwota 684 944 zł i tyle po stronie wydatków się jawi. Źródłem finansowania będą dochody ze sprzedaży nieruchomości. Tak w projekcie zostało zapisane. Chciałam jeszcze dodać, zresztą w objaśnieniach też zawarto taką informację, że kosztorys przedstawiony przez wykonawcę jest jeszcze na tym etapie weryfikowany. Należy się liczyć z tym, że ta kwota będzie mniejsza i wtedy aneks do umowy podpiszemy na mniejszą kwotę. Proponuje się wprowadzenie tej kwoty wyliczonej przez wykonawcę, żeby za kilka dni nie zwoływać sesji i nie wprowadzać tej właściwej kwoty, jaka ona po tych czynnościach weryfikacyjnych będzie. Może to być nieduża różnica, może być ona znaczna. Na ten moment nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić. Jeżeli się okaże, że kwota jest mniejsza, zmniejszymy plan na tym zadaniu. Tyle, jeżeli chodzi o wyjaśnienia. Jeżeli państwo sobie jeszcze życzą jakichś informacji uzupełniających, to będziemy się starali udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę wyłączyć głos. Panie przewodniczący, czy mogę? Chwileczkę, panie Danielu, ja wiem, że pan jest bardzo szybki. Ja muszę się przełączyć, tam się muszą wyłączyć. Dobrze. Było zakłócenie na transmisji. Proszę bardzo, pan Daniel Marchewka chciał zabrać głos. Proszę bardzo, panie Danielu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Z ogromnym niepokojem słucham tego, co przed chwilą powiedziała, słuchałem tego, co powiedziała pani skarbnik. W tej wypowiedzi przebił się fakt tego, że wymiana podłoża pod starym budynkiem przedszkola miałaby kosztować gminę, z tego co usłyszałem, prawie 700 tysięcy złotych. I teraz przyjmujemy założenie takie, że to może się zmienić. Ja jestem skory odbyć nawet 50 sesji dodatkowych, żeby tę sprawę wyjaśnić. Natomiast kto będzie weryfikował ten kosztorys, jak to będzie wyglądało? Szanowni Państwo, 700 tysięcy złotych za wymianę podłoża. Jak ma wyglądać ta wymiana podłoża? Czy tam ma być dodatkowe uzbrojenie i tak dalej? No powiem w ten sposób. To jest bardzo poważna sprawa. Prosiłbym i przedstawiam w tej chwili wniosek formalny, aby tego w tej chwili nie głosować. Głosujmy to w momencie, kiedy będziemy wiedzieli więcej. No i tutaj bym zachował szczególną ostrożność, jeżeli chodzi o taką sytuację, ponieważ no, co ma powiedzieć w tej chwili pan burmistrz albo projektanci, którzy przedstawiali projekt wykonawczy do przetargu, no to nie przewidzieli czegoś takiego, że będzie dodatkowy wydatek na poziomie 700 tysięcy złotych. To jest bardzo niepokojące, co w tej chwili słyszę. Więc panie przewodniczący, no, wnosiłbym o to, abyśmy się wstrzymali od podejmowania tej decyzji. Panie radny, wniosek pana oczywiście poddam pod dyskusję, ale jeszcze zanim to poddam, jeszcze pani naczelnik Fedorowicz prosi o wysłuchanie, bo też jeszcze chcę uzupełnić informację. Dobrze? Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie panie przewodniczący za udzielenie głosu. Wsłucham się teraz w wypowiedź pani naczelnik. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wyjaśniając niepokoje tutaj radnego Marchewki, chciałabym poinformować, że jak najbardziej na etapie dokumentacji projektowej były również robione badania geologiczne. Jednakże zważywszy na to, że konieczność wymiany gruntu obejmuje obszar, na którym było posadowione dotychczasowe przedszkole, nie było możliwości zrobienia badań gruntu pod fizycznie znajdującym się przedszkole z uwagi na to, że ten teren był po prostu najzwyczajniej w świecie zabudowany. W momencie, gdy doszło do rozbiórki przedszkola, była możliwość dokonania takich badań. Oczywiście projekt zakładał taką możliwość, jednakże wykonane badania geologiczne nie wskazywały takiej konieczności. Jeżeli chodzi o wycenę, którą przedstawił nam wykonawca, jest ona oczywiście weryfikowana przez projektanta z uwagi na to, że jest tam objęte, że zadanie jest objęte nadzorem autorskim. Jest one w tym momencie weryfikowane przez inspektora nadzoru. Jednakże niezabezpieczenie środków na dzisiejszej sesji będzie skutkowało tym, że wykonawca będzie miał zablokowany postęp prac i będzie niestety zmuszony do wykonania przerwy w prowadzeniu robót. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy mogę? Proszę bardzo. Uważam, że to jest jeden głos za tym wnioskiem. Proszę. Panie przewodniczący, to ja powiem w ten sposób. To jest 700 tysięcy złotych i to jest problem wykonawcy, który zgłosił swój akces do tego, że wybuduje budynek przedszkola i ten budynek będzie spełniał określone normy i parametry. I w tej chwili jest, słucham tego z ogromnym naprawdę niepokojem, co się dzieje, bo to nie jest w tej chwili problem do końca gminy, szanowni państwo, czyli nas, którzy te pieniądze wykładamy. To, że nie można było pewnych rzeczy przeprowadzić, ponieważ przedszkole stało i nie można było badać gruntu pod przedszkolem, nie znaczy, że grunt, który jest dookoła przedszkola, drastycznie różni się, jeżeli chodzi o swoją nośność i parametry budowlane od gruntu, na którym przedszkole było usadowione. Proszę naprawdę czujnie spojrzeć na to,
jeżeli chodzi o tę sytuację, i pamiętać, że ktoś, kto składa swój akces, podejmuje również ryzyko tego, co zastanie pod tym budynkiem, i to wykonawca w tej chwili nie powinien przerzucać ciężaru tej sytuacji na gminę i pozbawiać nas 700 tysięcy złotych, szanowni państwo, które moglibyśmy przekazać na szereg innych celi. Nie chcę tutaj populistycznie mówić na szereg jakich celi, ale zachowajmy się bardzo odpowiedzialnie. I to jest mój apel do pana burmistrza, żeby włączyć czerwoną lampkę i czujnie patrzeć na to, co się dzieje. I pamiętać o tym, pan burmistrz niejednokrotnie pokazywał, że jeżeli chodzi o współpracę z przedsiębiorcami, którzy wykonywali jakiekolwiek rzeczy w Brzeganiu, starał się podchodzić po gospodarsku, co czasami kończy się sprawami sądowymi i tak dalej. Zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Natomiast na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, jeżeli ktoś coś bierze, no to widział, co bierze, i niech teraz nam nie daje tutaj sytuacji, w której my mamy za to zapłacić 700 tysięcy, że firma z doświadczeniem, która stawiała niejedno przedszkole, w tej chwili będzie nam wymieniać grunt. Wymiana gruntu, szanowni państwo, to oczywiście brzmi bardzo nośnie, natomiast na czym ma polegać ta wymiana gruntu? Bo może się okazać, że przyjedzie kilkanaście wywrotek, zmieni grunt, a my zapłacimy za to 700 tysięcy złotych. I dlaczego my mamy za to ponosić odpowiedzialność, a nie wykonawca? Ja mówię tutaj jako osoba, która jest zorientowana w funkcjonowaniu branży, na miarę swoich oczywiście możliwości. Także apeluję tutaj o to, abyśmy włączyli czerwone światło i mówili stop takim, takim sytuacjom. Proszę o czujność. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może pan, panie Danielu, momencik. Może pan, panie Danielu, powtórzyć swój wniosek? O, pani Beata. Halo? Panie Danielu, proszę powtórzyć swój wniosek. Czy pan, panie przewodniczący, mógłby też powtórzyć to, z czym się do mnie zwracał, ze względu na to, że naprawdę słaba jest jakość dzisiejszego połączenia, jeżeli chodzi o kwestie audio? Proszę powtórzyć wniosek, który pan składa. Wniosek dotyczy tego, abyśmy nie przeznaczali tej, nie zabezpieczali tej kwoty, tylko ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, zwołali sesję nadzwyczajną, albo może po prostu też przedstawić to, zwołać komisję gospodarki. Panie radny. Panie radny, wniosek może dotyczyć samego projektu uchwały, czyli może pan przedłożyć wniosek o zdjęcie tej uchwały, a nie... A ja mam pytanie, panie przewodniczący, tutaj do technicznej strony. To, co w tej chwili omawiamy, jest zawarte w projekcie uchwały, czy to jest autopoprawka? Nie, to jest projekt uchwały. Projekt uchwały, bo przyjęliśmy, że ten projekt... Ten projekt uchwały jest w całości poświęcony tej sytuacji? Tylko tej sytuacji. Dobrze, to mój wniosek formalny jest taki, abyśmy znieśli z porządku obrad tę uchwałę i pozostawili ją do rozpatrzenia w momencie, kiedy będziemy posiadali więcej informacji, z uwzględnieniem tego, co wcześniej powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Dariusz Jara się zgłasza. Proszę bardzo, pan, to jest drugi głos. Przepraszam, panie, proszę chwileczkę. To jest drugi głos w sprawie tego wniosku. Proszę bardzo, pan Dariusz Jara. Ja mam do pani naczelnik wydziału. Rozumiem, że grunt jest za miękki, jeżeli chodzi o budynek tego nowego przedszkola, co nie? Jeżeli o to chodzi, chciałbym, to już pani mi odpowiedziała. Proszę bardzo, pani naczelnik. Tak, panie radny, w momencie, gdy zostało rozebrane przedszkole, okazało się, że grunt, który znajdował się pod obiektem, jest na tyle niestabilny, że nie ma możliwości wykonania fundamentów pod budowę nowego przedszkola. Było tam mnóstwo, oprócz humusu, jest jeszcze tam mnóstwo gruzu, który niestety w latach, kiedy było budowane przedszkole, był wywożony, gdzie najzwyczajniej w świecie było miejsce. Wiemy też również, że w okresie, kiedy była budowa przedszkola, powstawało osiedle, które jest zlokalizowane po sąsiedzku, więc wszystkie odpady, które powstawały przy budowie osiedla, niestety zostały tam zmagazynowane i na tym gruncie ktoś postawił po przedszkole ten obiekt, budynek przedszkola, który w momencie, gdy został rozebrany, okazuje się, że niestety nie
warunki techniczne nie pozwalają na to, żeby tam posadowić nowe fundamenty pod budowę nowego obiektu. Muszę podkreślić, że jeszcze raz, że zdjęcie tej uchwały spowoduje przedmiot. Wobec powyższego niezabezpieczenie bądź rozważenie niezabezpieczenia tych pieniędzy, które tutaj jest przedstawiony projekt uchwały Państwu, niestety będzie skutkowało tym, że roboty po pierwsze zostaną wstrzymane i nie będzie możliwości wykonania dalszych kroków, jeżeli chodzi o inwestycje. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ja dwocem. Chcę powiedzieć w oczy do Pani ten. Także do radnych zwracam się z apelem, że o rozwagę i powagę tej sytuacji. Chodzi o dzieci. Panie radny, nie udzieliłem panu głosu. Proszę przestrzegać zasad. Ja przestrzegam wszelkich zasad ze względu na to, kto z jakiej opcji. Ale ja nie o opcję pytam, tylko pani przewodniczący, chciałem ad voce do pani, bo to pani naczelnik, wypowiedzieć się. Proszę. Proszę bardzo. Dziękuję. Dlatego zwracam się do wszystkich radnych z apelem, abyśmy to przegłosowali, ten wniosek pana Marchewki śmieszno odrzucili. Tylko finanse się martwi, to mógł się Żarską martwić, gdzie 2 miliony straciliśmy, to jest pierwsza sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, proszę państwa, no musi być to utwardzone. To jest przedszkole, które ma być większe, nowoczesne. Przede wszystkim ma być integracyjne dla dzieci, dla rodziców, które potrzebują tych oddziałów, które w tym w czasie nie ma po prostu. Dlatego też uważam, że żebyśmy głosowali za, żebyśmy ten wniosek odrzucili po prostu, bo jest tak śmieszny, że szkoda gadać po prostu. Nie rozumiem pana. Głosowanie za to jest przyjęcie tego wniosku. Tak. Dlatego, A uważam, że to nie jest mała kwota. Także... Proszę państwa, zakańczam dyskusję, bo się niepotrzebnie... Panie przewodniczący, ale dobrym to nie byłoby, żeby jeszcze dopuścić mnie do głosu, skoro nazwano mój wniosek. Panie Danielu, proszę, krótko, naprawdę, 2 słowa czy 3, bo wiemy, o co już chodzi. Będzie mi ciężko w 2 słowach. Jeżeli dla pana, mojego przedmówcy, 700 tysięcy złotych jest śmieszną kwotą, no to żal tego słuchać. Nie jest to śmieszne. Szanowni państwo, ja podkreślam to, że nawet jeżeli uchwała zostanie przyjęta, państwo odrzucicie mój wniosek, każdy ma do tego prawo, żeby decydować według siebie, to ja czuję, że czujecie też powagę tej sytuacji i rozumiecie, że to nie jest problem gminy. To jest problem tej osoby, która wzięła na siebie ciężar tego zadania i bierze za to pieniądze. I w tym momencie, jeżeli nawet trzeba będzie wstrzymać na jakiś czas pracę, żeby to wyjaśnić, to gra się toczy nie o 700 zł, tylko o 700 tysięcy złotych, szanowni państwo. To jest wyposażenie w najnowsze pomoce dydaktyczne wszystkich przedszkoli w Żaganiu, ta kwota. Panie Danielu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję ślicznie. Pani Agnieszka. Ja zaznaczam, że to jest zabezpieczenie. Panie, skończyłem dyskusję w tym temacie. No proszę bardzo, nie pozwalam na dalszą dyskusję. A pytanie można zadać co do uchwały? Tak nie, została zamknięta dyskusja. Proszę państwa, jest wniosek, były 2 głosy zgodnie z obowiązującymi statutem i w tym momencie kończę dyskusję. Poddam wniosek pana Marchewki pod głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem wniosku pana Daniela Marchewki dotyczącym zniesienia tej uchwały z porządku obrad? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za wnioskiem pana Marchewki, Daniela, za zdjęciem głosowało 5 radnych. Głosów przeciwnych było 13. 3 głosy były wstrzymujące. Stwierdzam, że wniosek pana Daniela dotyczący zdjęcia projektu uchwały o porządku dzisiejszej sesji nie został przyjęty. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. A pytania teraz też nie można zadać odnośnie uchwały? Nie wniosku formalnego, tylko uchwały. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, bo tutaj wyczytałem na stronie Urzędu Miasta, że na przedszkole zdobyliśmy 4 miliony złotych, szacowany kosztorys był 10 milionów złotych. Ja się chciałem zapytać po tych zmianach, które teraz wniesiemy,
Jakie środki w takim razie będą w sumie poniesione na budowę nowego przedszkola? Jaka pula tych środków w sumie już jest przeznaczona na przedszkole? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi przez panią skarbnik albo przez panią naczelnik. No, do tamtej kwoty trzeba dodać... Dodajcie to szybko. Już momencik, panie Grzegorzu, bo dodadzą tylko panie kwoty. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. Ta kwota państwa nie wiąże się z nadzoru, tak? Jeżeli chodzi o koszty wykonawstwa, z tą kwotą, która jest ujęta w projekcie numer 2, uchwały zmieniającej budżet, to jest 13 169 944 zł. Tyle, że ona się może okazać mniejsza ze względu na to, że kosztorys wykonawcy jest weryfikowany i przez autora dokumentacji technicznej, jak i przez inspektora nadzoru zatrudnionego przez inwestora, czyli przez Urząd Miasta w Żaganiu. Także dodając wprost, te dwie kwoty to jest tyle, co powiedziałam na wykonawstwa, ale mówię, może się okazać, że to będzie 200 tysięcy nawet mniej, czy ileś, nie wiemy. Dzisiaj na ten moment nie wiemy, bo trwają prace weryfikacyjne nad przedstawionym przez wykonawcę kosztorysem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, można? Kto? Krzysztof Sienko. Krzysztof Sienko, proszę bardzo, pan Krzysztof Sienko ma pytanie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Tutaj chciałem zapytać wcześniej przed wnioskiem, który złożył pan Daniel Marchewka, ale pan przewodniczący zamknął dyskusję. Z tego, co zrozumiałem, co mówiła pani naczelnik, ta kwota, powiedzmy około 700 tysięcy, może okazać się mniejsza, ale mamy gwarancję, przegłosowując tą uchwałę, że prace nie zostaną wstrzymane. I moje drugie pytanie dotyczy tego, że prace muszą być zakończone do końca roku, żebyśmy nie musieli zwracać środków pozyskanych z Polskiego Ładu, czyli tej kwoty 4 miliony złotych, tak? Dobrze rozumiem? Tak, tak. Może panie przewodniczący, panie Krzysztofie, może ja odpowiem, bo żebyśmy się nie przełączali. To wszystko, co pan powiedział, to tak wygląda. Jeżeli byśmy nie podjęli dzisiaj, to prace zostały przerwane. Niewykonanie w terminu powoduje to, że musi nastąpić zwrot środków przeznaczonych na tą inwestycję. Wystarczy? Panie przewodniczący, czy ja mogę? Proszę bardzo, panie Danielu. Panie przewodniczący, na dzisiaj i na przyszłość prosiłbym, aby nie straszyć ludzi tym, że stracimy, czy cofnięto by nam jakiekolwiek dofinansowanie. Jest pandemia, wojna na Ukrainie. I doskonale wiemy, że jeżeli coś się przedłuża w tak ważnych inwestycjach, jak na przykład inwestycja w infrastrukturę poświęconą z edukacją, na pewno ci, którzy udzielają nam dofinansowania, są w stanie poczekać nawet dłużej niż pół roku i wiemy to z doświadczenia, że umowy można aneksować i nie byłoby z tym problemu, więc uprzedzałbym, żeby nie stosować takich po prostu... No, takiej retoryki, bo wiemy, że przychylność ze strony polskiego rządu, Polskiego Ładu na pewno byłaby do tego, abyśmy mogli skorzystać w późniejszym czasie również z tych środków. Także taka mała dygresja. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, panie Danielu. Nie miałem zamiaru nikogo straszyć. Przekazałem tylko informację formalną, która wynika z zapisów. Formalnie tak, oczywiście. Rozumiem, panie przewodniczący. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pan Jadach Dariusz. Pan Maciejak Tomasz. Pan Jadach, dziękuję. Pan Maciej. Panie, wyświetliło mi się głosowanie. Jest pan za, przeciw, wstrzymuje się panu głos.
Jestem za. Panie Tomasz, jestem za. Jest pan za. Proszę odnotować za. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 16 radnych, 4 głosy wstrzymujące się, 1 głos jest przeciwny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad dotyczących uchwał. Przechodzę do punktu 11, to jest wolne wnioski i informacje. Kto z pań, panów radnych chciał zabrać głos? Krzysztof Sieńko, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan Krzysztof Sieńko. Panie przewodniczący, ja mam pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu. Proszę bardzo, może pan. Panie burmistrzu, zbliża się czas wyboru szkoły podstawowej dla dzieci, które kończą przedszkola. I chciałem zapytać, czy już wiadomo jest, ile klas pierwszych powstanie w poszczególnych naszych szkołach podstawowych. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli naczelnik Wydziału Oświaty, pan Mariusz Grubły. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, w tym roku szkolnym przewidzieliśmy 12 oddziałów, jeżeli chodzi o klasy pierwsze. To jest 4 oddziały w największej szkole, w szkole podstawowej numer 7, po 2 oddziały w szkole podstawowej numer 1, 2 i zespole szkolno-przedszkolnym numer 5 i po 1 oddziale w tych szkołach położonych na obrzeżach naszego miasta, czyli w szkole podstawowej numer 3 i 4. Po takiej wstępnej analizie liczby dzieci nie powinno być problemu z naborem. Liczymy też, że jeszcze do tych naszych dzieci z terenu miasta Żagania, jak co roku dołączą dzieci z tych miejscowości przyległych do naszego miasta. Także tutaj też uspokajam jednocześnie nauczycieli pracujących. Ta liczba oddziałów nie będzie w tym roku zmniejszana. Nie będzie konieczności redukcji etatów, jeżeli chodzi o nasze szkoły podstawowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Czy wystarczy? Połącz się pan głos. Panie przewodniczący, można? Tak, proszę bardzo. Znaczy ja tutaj tylko jako przewodniczący Komisji Oświaty mogę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że udało się, że uda się w tym roku otworzyć taką samą ilość klas pierwszych jak w roku obecnym. Także dziękuję bardzo. Cieszę się, że nie będzie redukcji etatów i zwolnień nauczycieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chciał zabrać jeszcze głos? Tak, ja, Kinga. Proszę bardzo, pani Kinga Drewicz. Ja mam w sprawie właśnie Ukrainy, ja mam takie pytanie. Czy nasze miasto będzie organizowało jakąś zbiórkę żywności, artykułów spożywczych, chemicznych i środków medycznych? I czy będzie możliwość wysłania to tam do granicy? I chciałam jeszcze powiedzieć, że jest na stronie facebookowej taka grupa Lubuskie dla Ukrainy. Tam ludzie wypisują, kto może zawieźć, kto może przyjąć. I mam nadzieję, że aktywnie wesprzemy Ukrainę i tych wszystkich ludzi, którzy uciekają. Chciałam powiedzieć, że osobiście, jeżeli ktoś się zgłosi do mnie o pomoc, taką pomoc ode mnie dostanie i na pewno oferuje swoje mieszkanie dla uchodźców. I mam nadzieję, że nasi mieszkańcy Żagania, jak i radni, każdy z nas pomoże. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani Kingo. Odpowiedzi udzieli pan burmistrz. Nie? Nie? Głos zabierze w tej kwestii pan burmistrz. Proszę bardzo, panie burmistrzu, czy pan głos zabierze, czy nie? Szanowni państwo radni, już na samym początku dzisiejszej sesji głosy naszych radnych pojawiły się bardzo dobrze i słusznie. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli pomagać, to czynem, nie słowem. Manifestacji oraz popierania Ukraińcom nie potrzeba, bo im potrzeba w tej chwili, tak jak powiedziała Kinga, pomocy fizycznej. I dlatego tutaj w naszym mieście możecie państwo wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Słuchajcie, bo to się nagrywa. Proszę o spokój. Proszę o spokój.
proszę wziąć pod uwagę fakt, że niech są miasta w naszym województwie, które posiadają w swoich działaniach też miasta partnerskie z Ukrainy. One pokazują się i fajnie, bo i Jawor widziałem, widziałem chyba Szprotawa tak samo. Nasze zobowiązania wcale nie muszą być gorsze od tych zobowiązań miast, które posiadają współpracę i mają miasta partnerskie na Ukrainie. Z inicjatywy naszych pracowników Urzędu Miasta, za co bardzo im dziękuję, bo dzisiaj właśnie rano był przedstawiciel załogi, pan Krzysztof Kamień. Mamy u nas to szczęście, że pracuje ktoś, którego współmałżonek jest z Ukrainy i przyszedł z inicjatywą. Ja to oczywiście poparłem i od dnia poniedziałkowego w Urzędzie Miasta będzie punkt, który będzie przyjmował rzeczy, to znaczy potrzebne są śpiwory, poduszki, koce, środki higieny osobistej, w tym środki higieny osobistej dla kobiet oraz żywność z długoterminowym okresem gwarancji. My te rzeczy będziemy przyjmowali na terenie naszego urzędu, będzie miejsce wyznaczone, będzie to pod nadzorem i oczywiście bardzo chętnie taką pomoc udzielimy państwu, które w tej chwili jest w stanie wojny, potępiając jednocześnie działania SS-owskiego Putina, który chce pokazać światu, jak jest ważny, ale to trzeba pokazywać może w inny sposób. Nie będę w politykę tutaj wkraczał, jednak uważam i tutaj głosy wszystkich pracowników, bynajmniej prawie wszystkich pracowników naszego urzędu są jednoznaczne i określają po prostu tą sprawę za haniebną ze strony Rosji. Dla nas najważniejsze jest w tej chwili to, co powiedziałem. Pomoc czynem i słowem. Zbieramy rzeczy potrzebne, chętnie udostępniamy nasz urząd i będziemy w międzyczasie kontaktowali się z osobami, czy też z firmami, czy też instytucjami, które tą żywność i te środki, które są potrzebne w postaci właśnie śpiworów, poduszek, kocy, będą dostarczone, dowiezione do miejsc najbardziej potrzebujących na terenie Ukrainy. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Momencik. Proszę bardzo. Ja byłem za Kingą, panie przewodniczący. Ja tylko chciałam podziękować panu burmistrzowi i tak jak mówiłam, zachęcam mieszkańców Żagania do pomocy, naprawdę. Dziękuję. Pani Kingo, ja tylko bardzo proszę, żeby pani była bezpośrednio jeszcze w kontakcie z panem burmistrzem. Proszę bardzo, pan Daniel. Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Kingze z całego serca. Dziękuję panu burmistrzowi za przekazanie nam oczywistych kwestii związanych z tym, że urząd właśnie jest po to, żeby w takich sytuacjach pomagać i przeprowadzić tę akcję. Można zastanowić się jeszcze nad jej wymiarem. To oczywiście w zależności od dynamiki tego, co będzie towarzyszyło tym rozwojowi tej sytuacji. Natomiast korzystając z tego, że pan burmistrz zabrał przed chwilą głos, prosiłbym, aby w miarę możliwości wyjaśnił sytuację, która zaistniała z w szkole podstawowej numer 1, jeżeli chodzi o kwestię braku oceny pracy pani dyrektor Małgorzaty Kalinowskiej, bo było to przedmiotem dyskusji. Może coś się zmieniło w międzyczasie, jeżeli chodzi o ten tydzień i jeżeli jest taka sytuacja, że tej oceny nie ma, to chciałbym poznać argumentację pana burmistrza, dlaczego tego nie ma, dlaczego po prostu, bo to jest obowiązek wystawienie takiej oceny. Moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata, ktoś nam się tam włącza. Panie burmistrzu, momencie, proszę o spokój. Tylko spokój nas może uratować. Pani Małgorzata Klorek prosiła o głos. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, pan burmistrz chyba zapomniał
bo na pewno też o tym wie, jest bardzo dużo potrzebnych rzeczy dla dzieci, dla małych dzieci, pieluchy, jedzenie, wszystko co jest bez gotowania jest również potrzebne, ubrania. Bardzo dużo rzeczy jest potrzebnych dla dzieci również. Jest świetny kontakt w Gorzowie Wielkopolskim, zajmuje się pani, jest to Ukrainka, która ma wielkie przedsiębiorstwo też. Ona na naszym terenie zbiera wszystko, podam kontakt do niej też już po zakończeniu sesji. Można się z tą panią kontaktować w Gorzowie Wielkopolskim i nazbieramy wszystko, to po prostu zbierzemy, co jest najbardziej potrzebne. Ja jeszcze zaapeluję pomimo wszystko, ponieważ jest to bardzo ważne, żebyśmy wszyscy któregoś dnia wyszli na tą ulicę i po prostu przeciw wojnie, że nie jesteśmy za wojną, że bronimy Ukraińców. Jest to dla nich strasznie ważne. Mam kontakt. Oni o to po prostu proszą. Wychodźcie na ulicę, bierzcie nasze flagi, bierzcie swoje flagi i nas wspierajcie chociaż w taki sposób. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Małgorzacie. Czy ktoś jeszcze z radnych chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie burmistrzu, pan udzieli odpowiedzi panu Marchewce. Panu Marchewce nie będę udzielał odpowiedzi, ponieważ nie widzę takiej potrzeby. Powrócę jeszcze do tematu Ukrainy. No też nie zgadzam się z faktem, że podkreślanym przez pana Marchewkę, że to jest obowiązek urzędu. Nie, obowiązkiem urzędu są inne rzeczy, o których pan Marchewka doskonale na pewno wie. To jest przede wszystkim przygotowanie pomieszczeń na kwarantannę dla tych, którzy będą tutaj do nas dostarczeni, czy dojadą, jak i też przygotowanie miejsca dla wojsk sojuszniczych, co już mamy przygotowane, jak i też po prostu z rozmowy, które prowadzimy z racji urzędu z przedsiębiorcami w kwestii pomocy, czynnej pomocy Ukraińcom. To jest po pierwsze. Po drugie, w sprawie oceny, ocena została wydana przez Urząd Miasta. Ja taką ocenę podpisywałem. To zostało przesłane do kuratora w Gorzowie Wielkopolskim i na tym myślę, że należałoby tą rozmowę, czy dyskusję, czy też wyjaśnienia zakończyć. Dziękuję bardzo. To sprawy osobiste. Nie podlegają ten. Dobrze. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Nie ma. Proszę państwa, jeszcze raz przypominam państwu i zachęcam do udziału. Dziękuję bardzo. W jutrzejszej mszy świętej na cmentarzu komunalnym godzina 13. Cmentarzu komunalnym w kaplicy o godzinie 13.30. Proszę państwa, jeżeli chodzi o następną sesję Rady Miasta i posiedzenie komisji, to informuję, że będą się one odbywać w formie stacjonarnej. Komisja, rada planowana jest na 30 kwietnia 2022, marca 20, no to tak, żeśmy, tak, ktoś, a przepraszam, 25 marca na godzinę 10 w Żagańskim Pałacu Kultury i w formie stacjonarnym. Jednocześnie przypominam państwu radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do Biura Rady do 30 kwietnia. W związku z tym, że został wyczerpany program dzisiejszej sesji, zamykam 41. zdalną sesję Rady Miasta Żagań. Dziękuję państwu za udział, dziękuję za dyskusję i życzę przyjemnego weekendu. Dziękuję bardzo, do widzenia.